Manko, witam w mojej kuchni. Cześć, Iron Man z tej strony. Pozazdrościłem książulo zasięgów i w tym odcinku przetestujemy Fix Catering. Jeśli śledzicie Akademię Triathlonu czy moje sociale, no to na pewno widzieliście, ale od 2 miesięcy, nawet już trochę więcej, testujemy m.in. z Bodnarem dietę endurance dla sportowców, wytrzymałościowców z Fix Cateringu. I gdyby to była taka dieta jak większość, które przerobiłem w życiu, a przerobiłem chyba wszystkie pudła jakie są, no to pewnie nie byłoby tego odcinka, ale no jest to współpraca, nie jestem zobowiązany do nagrywania filmu, ale chcę go nagrać. Powiedziałem też właścicielowi firmy, że jeśli już nie będę miał współpracy, to i tak będę ją kupował, no co już jest pewnie najlepszą reklamą. Dotychczas miałem tak, jakiekolwiek pudełka jadłem, czy to było Nice to Fit You, czy Match Fit, czy jakieś tam te wszystkie, no nie wiem, kilkanaście różnych przerobiłem, po tygodniu, po dwóch mi się nudziły. Poza tym ja jestem, jeśli chodzi o żarcie, francuski piesek, masy rzeczy nie lubię, no mamy dobre żarcie u siebie w knajpie, no i po prostu dużo było takich rzeczy, że nie wiem, nie smakowało mi mięso, nie smakowało mi sos, danego dnia nie miałem na to ochotę, albo to żarcie w tym danym pudełku nie było aż takie wybitne. Nice to Fit You na przykład miało super apkę, piękne zdjęcia, możliwość wyboru poszczególnych dań i tak dalej. Znaczy nie będę im robił teraz jakiejś tam specjalnej antyreklamy, ale po prostu mi się po tygodniu czy po dwóch to nudziło za każdym razem. I wszystkie pudła, które dotychczas miałem, takie były. I tutaj też myślałem, że będzie podobnie. W sensie właściciel mówił, że dbają o tą jakość tych pudełek, tego jedzenia i tak dalej. Sam jest triatlonistą, no ale wiecie, no wszystkie firmy tak mówią. Może nie byłem sceptycznie nastawiony, no ale myślałem, że się skończy jak zawsze. No i jem już to pudła 2 miesiące, czy ponad 2 miesiące. No więc jak widać, coś robią inaczej. To nie jest też tak, że wszystko jest tutaj idealne, bo są jakieś rzeczy do poprawy, w sensie mogą popracować nad etykietami. Nie mają na etykietach makro wypisanych, bo makro jest w aplikacji, więc... Siema, Fix Catering, jeżeli chcielibyście ładną etykietę, zapraszam. Ale też zbierają ten feedback, bo im regularnie go zgłaszamy, więc makro jest na przykład, trzeba wejść w aplikację, tam można sprawdzić dokładnie makro. No nie wszystko jest, powiedzmy, idealnie. Oni od niedawna weszli na całą Polskę, także no są jakieś drobne rzeczy do poprawy, ale jedno, co jest najważniejsze, to że to jedzenie jest po prostu zajebiste w smaku. Dla sportowców, sportowe. To jest akurat endurance'owe. Ja próbowałem którąś z innych tych diet, jedną chyba bezmięsną i też była ok. No ale ta wersja endurance mi najbardziej smakuje, no bo wiadomo, jest więcej węgli, jest więcej tych posiłków. Ja teraz w wersji chyba 2600 albo 3000 kalorii mam 5 pudełek plus shake'a proteinowego codziennie, który kosztuje dodatkowo tam 8 zł. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest dla mnie idealne. Można oczywiście jak w każdej diecie zgłaszać wyjątki, więc ja mam zgłoszone, że nie chcę ryb, że nie lubię sałatek. Gdybym miał wszystkie swoje wyjątki tam zrobić, to by połowę pudełek pewnie nie mogli mi wysyłać. To by jatrzejki proteinowe. To by tylko jatrzejki, ale całe szczęście Patty lubi część tych rzeczy, których ja nie lubię, więc ona je dojada. I na przykład dla mnie takie dania jak, widzicie, no tu jest jakaś jajecznica z pomidorami, z jakimś chlebem, tu jest jakiś tam chleb, szakszułka z cukinią, coś tam. To są dla mnie takie dania, które mi nie leżą. I zazwyczaj ich nie jem, znaczy nie leżą. W sensie ja ich nawet nie próbuję, więc być może w smaku są dobre, bo Patty je zjada i są spoko, tylko no to nie jest forma dania, która mi pasuje. Najbardziej leżą mi śniadania na słodko. No to tutaj mamy na przykład, no to z wczoraj, z dzisiaj, chia bowl z muesli, tu są jakieś kuleczki, migdałowe kulki mocy, brzmi to dość ciekawie, takie kulki mocy. No, będzie moc po nich, na pewno. To jest mango sticky rice. To azjatycka jakaś wersja tutaj, widzę. Tak. I to jest to, co mi smakuje najbardziej. Bardzo często rano jadę na basen, czy gdzieś tam wcinam to szybko. I to mi leży mega. Te dania obiadowo-kolacyjne, no węglowe, tak jak tutaj. No to jest akurat wegetariańskie curry z batatem. Wiecie, jest dużo tego curry, jest dużo ryżu. No tu jest akurat spaghetti bolońskie klasyczne. Baguette z polonaise. I one jakościowo są naprawdę na takim poziomie normalnym, restauracyjnym. Nie? Jak sobie to przełożę na talerz, podgrzeję, to jest zarąbiste. Plus drugi tych pudeł, które, no ogólnie wszystkich, które ja zjadam, ja nie mam tej diety codziennie, bo jem najczęściej 4 dni w tygodniu, bo jak jestem w pracy cały dzień, no to na środy sobie nie zamawiam, bo mamy zawsze zarząd, cały dzień jestem na miejscu, na weekendy też mniej, ale no powiedzmy, że te 4 dni mam i przez 2 miesiące tylko pojedyncze dania mi się powtórzyły. No i teraz jakby ten dodatek, który czasem i tak jest w pudełkach na ten dzień wrzucony shake, ale ja po prostu za te 8 ziko mam domówionego shake'a do każdego dnia. No i to mi ratuje dupę non-stop, bo jadę właśnie gdzieś tam między spotkaniami, nie wiem, czy lecę szybko do samochodu, chcę go wziąć, to po prostu wkładam to w furę. Co, lodówkę obczajasz? Gapisz mi się na lodówkę? Nie. Zerknąłem tylko. No i po prostu piję sobie po drodze. Jeszcze mogę powiedzieć ciekawostkę, taką śmieszną do bloopersy. Ja nie wiem, czy Patty o tym wie, więc to taka tajemnica dla was będzie. Także podsumowując. Ja mam pytanie. No? Ile?
Ile kosztuje? No. Dostałem za darmo, to kurde, nie wiem. No, to... Nie przygotowałem. Widzowie, za darmo, wy też dostajecie z kodem Ironway. Nie, jakby z kodem Akademia Triathlonu czy Ironway jest 10% rabatu, ale mają też jakieś tam regularne promocje. Natomiast do wczoraj rozmawiałem nawet z ekipą MBC, dwóch chłopaków też to zamówiło i powiedzieli, że jest jedna z tańszych, że z kodem rabatowym wychodzi im, no zależy oczywiście, która kaloryczność, że z kodem rabatowym wychodzi im około 60 zł za dzień. A jeszcze tak naprawdę, no można, jeśli prowadzi się działalność, można wziąć sobie normalnie fakturę, wrzucić w koszty, czy tam 60 kilka złotych za dzień. Wrzucić w koszty, wyjdzie te 5 dych. Można wrzucić w koszt? No, można, oczywiście. A czemu? No, a czemu nie? Normalnie. To później ci wytłumaczę. To księgowi Urząd Skarbowy to się wytnie. Księżulo. Księgulo. Księżulo ci wytłumaczę. Wodziek zaczął zatarł ręce. Więc tak, podsumowując. Mega dobra dieta. Bardzo im życzę dobrze w tym rozwoju ogólnopolskim, chociaż to jest trudny biznes, bo walczą z gigantami, a firma jest mniejsza. Jeśli chcecie wypróbować, skorzystać, to zachęcam do skorzystania z kodów, czy to Akademia Triathlonu, czy Ironway. Pozdrawiam Grześka, właściciela. Będziemy się ścigać w Kórniku na pełnym Ironmanie, także zobaczymy, na kogo ta dieta lepiej zadziałała. Jestem w szoku totalnym, że tak dobrze to robią, jak dopracują jeszcze kilka tych rzeczy brandingowych, marketingowych, wiecie, kilkuosobowa firma, no to pewnie mają jakieś ograniczone zasoby ludzkie. Więc jak dopracują to wszystko, no to naprawdę będą zajebiści. No i jestem w szoku, jak bardzo dobrze to smakuje i ilu osobom to pasi, nie? Także z czystym sumieniem polecam, z pełną świadomością... I pełnym brzuchem. I no nie wiem, czy pan, o czym, akurat dzisiaj nie zjadłem, akurat dzisiaj nie zjadłem, bo tak będę te pudełek tu leży. To by pasowało. Tak, ale... Z pełną świadomością, nawet jeśli już nie będziemy mieli współpracy i nie będę miał tej diety z Afriko, to na pewno będę ją w kolejnych miesiącach też kupować. No wam polecam. Jeśli korzystacie lub będziecie chcieli korzystać lub będziecie korzystali, no to dajcie znać w komentarzach, jak wam przypasowało, albo na co zwracacie uwagę w dietach, albo dlaczego zrezygnowaliście z diety. No wczoraj jak gadaliśmy na MBC o tym, no to część osób właśnie rezygnowała z takich samych powodów jak ja, że coś im nie smakowało, że się znudziło, gramatury się nie zgadzały, makro się nie zgadzało, wiele różnych rzeczy. Przez te dwa miesiące, a ja jestem wybredny, ale na przykład jak Maciek Bodnar nie jest wybredny, no to on zjada z tego wszystko i mówi, że jemu wszystko leży zajebiście, nie? Przyjeżdża do mnie, wybiera mi z lodówki, mówi, będziesz jadł? Nie, to zabieram. Nie wybiera mi z lodówki, ale ostatnio, mieszkają teraz tutaj niedaleko i ostatnio ja do nich, rano zawoziłem Stacha do przedszkola i ja do nich pojechałem później na spotkanie, no i właśnie po drodze wziąłem jakąś chia czy coś z tych na słodko śniadaniowych, szejka, pojechałem na śniadanie, mieliśmy spotkanie, zjadłem to śniadanie w trakcie i tyle, dlatego no naprawdę te na słodko mi mega siedzą, no jak ktoś lubi bardziej wytrawnie, no to pewnie bardziej wytrawnie. Tutaj wszyscy mówią, że Lechu schód i patrzcie co się co je, więc... Czy jest lepsza reklama marketingowa? Tutaj proszę bardzo, jaki chudziak. No tylko żeby być uczciwym, to nie jest wszystko co jem. Jem więcej, bo jestem głodny. Pewnie zjadam z pudełek no około te 2000 dziennie, no i dojadam, nie? No po prostu i dojadam w pracy, i dojadam jakieś inne rzeczy tutaj. I czasem zjemy kepsa, jak dzisiaj z Karolem wracając. No nie jem tylko tego, ale więc nie wiem, czy tylko to się przyczyniło do tego, że chudnę, no bo rzeczywiście coś tam schudłem. No ale na pewno pomogło i na pewno pomogło mi trzymać jakąś tamtą miskę, szczególnie z tym, że w ogóle jem te śniadania, ja miałem taki nawyk, że śniadanie jadłem. Dziękuję Fix Catering za tą dietę, wam polecam, do zobaczenia Grzesiek na pełnym, dzięki, że będziecie do końca, pozdrowionka, see you later. I dajcie znać, czy mam nagrywać odcinki jak Książulo, ale czekaj, a Książulo przecież próbuje jeszcze. Co próbuje? No próbuje tego jedzenia, a nie tylko on nim opowiada. No. No dobra, to następny odcinek nagramy taki, że na głodnego, a nie o 23.27 będę nagrywał i spróbujemy. I czy ja będę tym wojakiem, który będzie za kamerę próbował i będziesz później mnie nagrywał? Ty będziesz wojak, chudy ty jesteś na wojaka. Ty też, już jesteś za chudy na wojaka. No to no tak, na wojaka, na Książulo, ale ty pasujesz bardziej do Książulo. Cięciu. Dobra, nic. Dzięki bardzo, see you later. Chciałbyś kuleczkę mocy sobie opindolić, człowieczku? Czekaj. Chciałbyś? Patrz. To wszystko za jedyne jedną subskrypcję. Wchodzisz w to?